Czy to są karty? Trzyma. Tu jest buzia. Nie wcisnę. Super Rice Boxa. Dzieje się. Hej słodziaki, widzowie z Instagrama decydują o naszym dniu. Zaraz zaczniemy, ale najpierw muszę was spytać w sumie na Instagramie. Czy mam budzić Kitka, czy dać mu jeszcze poleżeć? Budzić Kitka, czy dać mu jeszcze pospać? Wy wybieracie. Ogólnie to już od rana przesłałam do was filmik Kokilus, czyli laleczki ze zmienianą twarzą. Koniecznie nadróbcie zaległości. No sorry Kitek. Widzowie stwierdzili, że masz nie lenichować. I pan miał cię nie uratuje. Wstajemy! Hej słodziaki, teraz oficjalne przywitanie razem już z naszym obudzonym Kitkiem. Dzięki wam. Wy kazaliście obudzić. Nie ja, telefon ci dzwoni. Dzisiaj to wy na Instagramie decydujecie o naszym dniu. Jeśli jeszcze mnie tam nie subskrybujecie, obserwujecie w sumie, to zapraszam. Dzisiaj będziemy wszystkie nasze decyzje wstawić na Instagram, czekać minimum 5 minut i według waszych decyzji postępować. Będziemy spędzać cały dzień tak jak wy chcecie. To jest zawsze straszne. Ale najpierw jakiś zabłąkany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje, ma teraz czas nadrobić. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę, a my lecimy do kolejnego pytanka. Zacznijmy od pomalowania mojej twarzyczki. Czyli, czy mam wybrać paletkę Aristocat? Od Makeup Revolution. Z tym kotkiem. Zobaczcie, jakie tutaj są słodkie. Stópki. Czy paletkę Natsu? Steam X. Wczoraj też uszkodziłam sobie palce nożem, dlatego musicie mi pomóc zdecydować, który z tych plastrów mam wybrać. Kucyki pony? Zwykłe? Czy może minionki? No i dobra, widzę, że bezkonkurencyjnie Natsu przebiła tą drugą paletkę. A odcinek, na którym testowałam kosmetyki Team X, macie w proponowanych, także zapraszam. Okej, okay, makijaż paletką Natsu już jest wykonany. Mam nadzieję, że wam się podoba. A teraz kolejne pytanie. Czy dzisiaj użyć zapachu Ariana Grande czy Julia z Team X? Jeśli chodzi o śniadanko, jaki mamy pomysł? Tak? Nie wiem. Ja bym zrobił sobie jedzonko. Może tort. Dobra, wychodzę stąd. Na razie. Jak to? Kucyki pony wygrały! Mam plasterek! Kucyki pony i Rainbow Dash. Sam na kucyki pony głosowałem. Dobra, makijaż już zrobiony. Teraz wypadałoby coś zjeść. Tylko co? Zrób mi tosty. Tosty? Tak. A nie wolisz zupki chińskiej? Tosty! Jest słodniejsza. Nie, zrób mi tosty! I tak ma zjeść tosty? Czy zupkę chińską? Ej! A moje śniadanie? Nie wiem, czy ja mam zjeść tort? Tort na śniadanie? Czy może płatki z mlekiem? Tylko, że nie ma płatek, bo już mi się skończyły, więc musiałabym jadać się dużo. Także dajcie znać. Torcik. Spytaliśmy was, którą bluzę Łukasz ma założyć, czy czarną, czy fioletową. No i wybraliście fioletową. Co to za czapka? Co? Niewielką przewagą, ale wygrała Julia. Tak więc dzisiejszy zapach Julii, a do tego musicie mi pomóc zdecydować, czy wybrać tą stylizację ze spódniczką i tym takim chokerem i tym zegarkiem, czy z takim różowym sweterkiem, disneyowskimi spodniami i takim zestawikiem. Zobaczymy. O, a ja robię torcik. Idziemy robić torcik. Nie muszę lecieć do żabki, tak. Kitek, wybacz. Czy możesz mnie nie nagrywać? Ale robimy ci tosty. Tosty? Tosty! Tak. No i torcik mój jest gotowy. Zobaczcie, jak uroczo on wygląda. Nawet ma motylka. Zabieram się do jedzonka, bo trzeba się spieszyć. Bo zaraz się dowiecie. Nie niszcz ich, nie niszcz! Zniszczył. Twoje tosty! Na szybko! Patrz, tu jest buzia! Miałem na nie całą minutę! To są oczy, a to jest buzia. Polkę do niego to też. O, to też jest buzia, wszystko to są... Nie, to nie. No i zdecydowaliście, że Disney wygrywa. Tak więc ubieramy się! Rozpakujemy paczkę, jaka mi przyszła ze Sweet Factory Store. Zobaczmy, co tutaj jest takiego! Panczuś! O ja, ile różu! Ej, to jest jakaś karteczka. Zaproszenie na otwarcie. Na pewno tam zaraz pojedziemy. A tutaj? Słoiczki halloweenowe. Bo tutaj jeszcze coś mamy. O, ale rozsypię. Team Arbuzik, uwielbiam ten zestaw. Napiszcie, który byście wybrali. Halloweenowy, fasolkowo-żelkowy czy Team Arbuzik? Właśnie, to sam paczkę, której unboxing widzieliście wcześniej od Sweet Factory, gdzie również dostałam zaproszenie na wielkie otwarcie. Sweet Factory jest teraz w Warszawie, także się mega cieszę, bo nie muszę do Sopotu po niego jechać. Jest na ulicy, na Nowym Świecie, więc zaraz tam się zmijamy. Mieliśmy tam być na 12, jest trochę później. Ale co, trzeba wykorzystać to zaproszenie, nagrać coś fajnego i na pewno spytać was na Instagramie, jaki kubełek sobie stworzyć, ale to już na miejscu. Teraz zapytałam was już na zapas, ponieważ później idziemy do Douglasa. Zobaczymy, czy każecie mi kupić Florence by Mills, jakiś kosmetyk, bo mam tylko płatki pod oczy, czy perfumy Ariany Grande, kolejne do kolekcji, także nie mogę się doczekać, co zadecydujecie, bo obydwie rzeczy w sumie bym chciała. Teraz już nie. Jak używać tego zapachu? Dobra, lećmy, nie ma czasu, no! A nie się psikasz, no! Ty musisz założyć swoją bluzę! Dobra, na razie! Tu mamy Amonga z filmiku, który się dla was proponowanych. I Kitek pokazuje się w swojej bluzie! Lecimy! Jeszcze Aderska. Nie ma czasu. Lecimy! Lecimy! Na miejscu!
Cześć. Słodyczą. Idziemy? No i dotarliśmy w to mega urocze miejsce. Zobacz, jak słodko to wyglądało. No aż trzeba było wejść. Idziemy! Mogę wejść? W środku czekała na nas karuzela. Ja chciałam się zabrać do tego małego wagonu, ale chyba by się zarwał. Zrobiłam sobie oczywiście zdjęcie ze słodyczami, panem misiem. Niezły przystojniak, no nie? Był wybór nawet kubków i toreb oraz gotowych zestawów. Ja jako MMS spytałam was, czy mam sobie dobrać gotowy zestaw, czy sama. 98% powiedziało, że mam coś zrobić sama. Więc Kitek u siebie na Instastory zapytał, czy mamy zrobić cały kubeł pianek, czy cały kubeł żelek. Ale ponieważ chcieliśmy tak naprawdę spróbować wszystkiego, dobraliśmy i to, i to. Nie wcisnę. No i oczywiście zadowolona Mufina wyszła ze swoimi łupami. Ślicznie dziękujemy Sweet Factory Store za zaproszenie. Kubeł pianek i kubeł żelek. Jednak zdecydowaliśmy się na ten i na ten. Najbardziej jestem zachwycona. Zobaczcie na tą dynię. To jest piankowa dynia. Bita śmietana w kształcie pianki. A tutaj mamy właśnie żelkową kompozycję. To są najlepsze żelki, jakie znaleźliśmy. Kłamiesz. Tam jest lukrecja. Ale lukrecję ja wziąłam na spróbę, więc od razu ją spróbuję, bo nigdy nie jadłam. O matko, to się boję. I masz ją zjeść. Taka gorzkawa. Nie jest zła. Także idziemy dalej. A ponieważ zdecydowaliście, że wolicie Florence, zadałam wam takie pytanie i wybraliście makijaż, także lecimy do Douglasa. Co ma wybrać, co innego? Nie wiem, czy w Douglasie jest, ale trzeba sprawdzić. Jak coś, to weźmiemy co innego. Nie. Tak, ja nie będę... Sto. I koniec. Nie. Koniec. Dobra, wchodzimy. I na szczęście kosmetyki mieli były. A co to jest? Są trzy rzeczy w sumie. To jest budka telefoniczna. Florence, kupiłam taki zestaw, bo nie mogłam się zdecydować na jedną rzecz, więc wzięłam taki. On ma trzy. On ma tutaj pomadkę, to jest tusz do rzęs i płatki pod oczy, tylko tym razem w kształcie kokardek, a nie w kształcie wielorybów chyba. 115 zł kosztował, zobaczmy, czy było warto. Dam, dam, dam. To jest maskara. Tu mamy te płatki pod oczy. Tak, one są w kształcie kokardek tym razem. Co to jest? To jest pomadka, ona jest taka bardzo, bardzo metaliczna. Blam, 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 blam. Aha, to jest taki błyszczyko pomadka. Bardzo się świeci. Czy wchodzimy po karty Pokémon? Tak, daruję sobie. A tu jest McDonald's. Ja chcę iść po karty. Mam nadzieję, że się zgodzą. Jak nie, to będę smutny. Co nie? Panie McDonaldzie? Nie ma tam kart i musimy zobaczyć, czy gdzieś indziej są jeszcze. Jak nie będzie, to smutek. Kupimy tylko burgera, no niestety. Co ja poradzę? No, co? No nie. Tak. Nie. Dobra, jesteśmy w drugim McDonaldzie. Podejście numer dwa. Może będą karty. Idziemy po karty. Karty. No. Mamy karty. Chcemy karty. No. Burger. No, ale bez tego. Frytki. Nawet nie dam ci nic. A w McDonaldzie znowu złapały mnie muffinki Anny. Unboxing Happy Meala. Musieliśmy? Nie, o nie. Dali nam i to i to. Podwójnie. Są, czy to są karty? Pokémon. Czy już wszystkie masz? Frytały. Wyciągnij. Ile jest? Naklejki. Co my tutaj takiego mamy? Tu są naklejki. O, jakie słodziaczki. Charizard. Pikachu. Charizard. Nie, Pikachu. Jakoś więcej. Ojej. Tutaj jeszcze mamy kartę z wakacji. Mam je tam nakleić? Czy co? Ale dobra, przejdźmy do najważniejszego, czyli do naszych kart. Czyli to jest jedna karta? Nie, cztery. Żartujesz? Cztery. O, łatko, tak. Charizard. Napiszcie, czy też zbieracie. Pam. To nie jest Charizard. Basic. Słabo i... O, basic. Ale jest ładny. I ostatni Charizard, srebrny. Ale on ma taką... Jest taki holo. On jest niby basic, ale jest holo. Jest ładny. Trzeba otworzyć więcej. Napiszcie, czy któryś z nich macie. Jedzonko. Tutaj. Tutaj będą naleśniki. Na ankiecie zdecydowaliście, że mamy zjeść naleśniki. Była ogromna kolejka do manekina, więc poszliśmy tutaj. Ale niestety naleśników nie było. I zamówiliśmy coś zbliżonego. Kitka razi słońce. Kitek zamówił tortille, więc to w sumie jest naleśnik. A ja zamówiłam jakieś dziwne hummuso, falafele, coś takiego. Fala ogólnie jest wegańska i była przepyszna, naprawdę polecamy. Ale byliśmy totalnie obżarci. Wyszliśmy już z żarełka, teraz lecimy do Tigera, ponieważ zdecydowaliście, że... jest nam zimno i musimy iść do domu. Mamy kupić ozdoby halloweenowe. Dobra, lecimy. Idziemy do Tigera. Okej, to szybko. Weź wachlarz. O, spoko, pasuje. No. Właśnie cukierki to by się przydały na wszelki wypadek. Wiesz, znaleźliśmy parę fajnych rzeczy. Chociaż powiem szczerze, że myślałam, że jest większy wybór. Surprise box! Były ciężkie. Ciężko było zdecydować, który wybrać. Nasze łupy z Tigera, czyli taki piękny wachlarz, idealny na Halloween. Ja wziąłem coś lepszego. No pokazuj. No ale jak to pokazałeś, no? A jak? Dopichały na waty i przydadzą nam się, jak będziemy tworzyć nasze własne waty cukrowe, bo Łukasz kupił maszynę, ale kolejne pytanko, czyli czy otwieramy ten box? Mamy nasze łupy. A tutaj nasz drugi łup. Kitek w swojej czapce. Cium, cium, ciururum, cium, cium, cium. Pam, parara, pam, pam, pam. Idziemy. Do domku!
Siema. A więc zadecydowaliście, że tak, otwieramy to pudełko, czyli surprise box Tigera. Jeszcze nigdy go nie otwierałam. Mam nadzieję... Mam nadzieję, że znajdziemy w nim coś fajnego. Napiszcie mi koniecznie, czy chcecie w ogóle cały film, jak to otwieramy. Może kupimy takich dużo, jak będzie i otworzymy, zrobimy cały film z otwierania i wtedy musicie napisać Tiger. W sumie niech napiszą Tiger. 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 Po prostu Tiger. Albo Tiger. T-I-O-D-G-R-H-A przez C. Lecimy! A więc unboxing Super Rice Boxa! Zepsujesz to. No, już zepsułem. Taki box kosztował, jak się nie mylę, 10 zł. Chyba tak. Kiedyś chyba kosztowały więcej. Wydaje mi się, że kiedyś kosztowały 20. Do dwie wielkości chyba. Aha, może jest jeszcze max, dokładnie. Uuu, ile rzeczy! Idziemy zapach. I pierwsze co mamy literkę Q? Po co mi literka C? Nie, to jest Q. Po co mi Q? Serio, ej, to jest nieużyteczne trochę. To jest w formie płótna, czyli mogę to pomalować, tylko po co mi Q? Gdyby to była jakaś normalna litera. To są nasionka! To nie jest chyba żużka. To jest rzeżuszka. A ja właśnie ostatnio mi się skończyła rzeżucha, bo ja no to wsadzę rzeżuchę, bo uwielbiam kiełki, także ej, to jest mega, to jest serio. Rzeżucha z Tigera. I mamy jeszcze dwie, więc zrobię ich test na pewno. O mat. I tylko tyle? Kiełki szczypiorku. Okej. Gumka do wielkich błędów, czyli kitek, mam cię zmazać. To jest gumka? Żartujesz chyba. To jest wielka gumka do ścierania wielkich błędów. Ale po co taka? Życia. To jest... Kubek. Na szczoteczkę do zębów? Tak, dokładnie. Niebieski? Albo doniczka. To nie różowy. Coś tam jest jeszcze. No jest jeszcze. Mamy tutaj jeszcze kiełki bruku. Grzechotka. Nie, tam coś jest, to jest pudełeczko. Sama jesteś grzechotka. Pokaż. Aha, to ma być tylko pudełko, a to jest takie, wiesz, żeby wilgoć nie łapała. Czyli grzechotka. Okej, nie będę nic mówił. I tu mamy... Żeby siedzieć cicho. Czyli to jest do ciebie. Ja teraz marzę. I'm daydreaming. Tak, dajcie mi znać, co uważacie o tym zestawie. Ja wam powiem, myślałam, że to są troszeczkę lepsze rzeczy, ale i tak jestem pozytywnie zaskoczona. W sumie 10 zł. Dużo tego jest. Dajcie mi znać, a my lecimy dalej. Okej, my już wróciliśmy do domku i teraz pytanie. Czy mamy wieczorkiem obejrzeć ja po raz drugi, kitek po raz pierwszy Squid Game, czy losowy serial z Netflixa? Jest coś takiego jak losowy serial z Netflixa? No, po co wylosujemy? W sensie, że od 1 do 10 i co wypadnie, to będzie taki serial? Tak. Ej, mam pomysł, nagrajmy też taki odcinek, że rzucamy kostką, co będziemy robić. I się zostawcie dużo wcieków w górę. A więc zadecydowaliście, że Squid Game ja po raz drugi, a Łukasz po raz pierwszy. No dobra, to już wszystko dzisiejszego dnia. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie dużo kciuków w górę. Jeśli chcecie kolejną część, z widzowie z Instagrama decydują o naszym dniu. Koniecznie w takim razie zerknijcie na nasze Instagramy MuffinArt i xkitek, jeśli i wy chcecie wziąć udział w decyzjach w naszym kolejnym odcinku. A my, słodziaki, widzimy się niebawem. Całuski, pa!